Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Marcin Nowak, starszy aspirant Straży Miejskiej Bielsko-Białej. Czy ja się dodzwoniłem do Artura Kurczyka? Tak, słucham. Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie, która miała miejsce 7 lipca 2012 roku. Tak. Został wydawany obarczony karą w wysokości 50 zł. Czy kojarzy pan? Tak, tak, kojarzę. Chciałem pana poinformować, że nasze kamery zarejestrowały jeszcze tego samego dnia przy ulicy 11 listopada na schodach bójkę, w której brał pan udział. Halo? Tak, słucham, słucham też. Więc nasze kamery zarejestrowały bójkę tego samego dnia na schodach przy ulicy 11 listopada. Został wtedy pobity niewinny człowiek. I teraz chciałem pana poinformować, że z tego również zostaną wyciągnięte konsekwencje i sprawę. Będziemy musieli skierować do Sądu Wyższego, Sądu Wojewódzkiego. No ja w tym nie brałem udziału, także... Znaczy, na kamerach jest jasno, że brał pan w tym udział. Niczego nie dotknąłem. No nikogo pan nie dotknął, ale brał pan udział. Patrzył pan biernie, tak? Biernie patrzyłem, a to bym zrobił dobrze, bo trudno. Na kamerach jest zarejestrowane, że brał pan w tym udział. Jeszcze tam drugiego, jakiegoś kolegę. Wyciągniemy również konsekwencje. Ale wszystko jest tam pokazane, także tutaj zostaną również wyciągnięte konsekwencje. I sprawę kierujemy do Sądu Wyższego Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Także teraz albo może pan się odwołać, albo może pan sprawę również zgłosić. To już jest pana wybór. My jeszcze jutro zadzwonimy, więcej informacji udzielić. Także kłaniam się, do widzenia. Do widzenia.